Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect 2. Mam wrażenie, że tu ktoś z kimś się nie lubi, zresztą jakoś tak wszyscy się blisko siebie ustawili, no cóż. Może tak tu trzeba, tak tu trzeba. Nim wyruszymy dalej, podobno możemy sobie bez obaw rozmawiać, aż tak nas czas nie nakli, tak? Wrobiłaś mnie, szalo! Kazałaś kapitanowi Dani milczeć! Dopiero na procesie dowiedziałam się, że mój ojciec może nie żyć? Czemu? Admirałowie musieli usłyszeć szok w twoim głosie, Tali. Inaczej mogliby ci nie zezwolić na próbę odzyskania Alarei. To najlepsza okazja na zdobycie dowodów, które mogą cię oczyścić. Przykro mi. Nie możemy sobie pozwolić na delikatność, Tali. Sędziom tak bardzo zależy, żeby ją skazać? Każda sprawa dotycząca getów jest delikatna. Ale wciąż jest nadzieja. Hangerel darzy was wielkim szacunkiem za powstrzymanie Sarena. Admirał Corys uważa całą sprawę za zbrodnię wojenną i domaga się wyroku skazującego. Nie mam pojęcia, czego chce, admirał Xen. Musicie szybko dotrzeć na Alarei. Mogę wam jeszcze jakoś pomóc? Co może nam pani powiedzieć o Alarei? Niewiele. Rel Zora powiedział tylko, że pracuje nad nowym systemem obronnym. Powiedział mi tylko, żebym przesyłała mu wszelkie części getów, jakie znajdę. Założyłam, że testował broń na elementach getów. Nie wiedzieliśmy nic, dopóki Alarei nie wysłał sygnału alarmowego i nie zamilkł. Nie wiedzieliśmy nawet o getach, dopóki wysłany oddział nie został zaatakowany. Mówisz, że nie ma żadnych danych na temat sytuacji wewnątrz statku. Zgadza się. Marines, którym udało się przeżyć i uciec, widzieli zwłoki w korytarzach. Musimy oczekiwać najgorszego. Nie, nie musimy. Jak długo znasz rodzinę Tali? Poznałam ich, zanim Rel został admirałem. Jakieś 25 albo 30 lat temu. Byłam przy narodzinach Tali. Zsynchronizowałam kombinezon z jej matką, żebyśmy mogły być w jednej sali na otwartym powietrzu. Chorowałam potem przez tydzień, ale było warto. To ja zabrałam Tali od matki i umieściłam ją w bąblu. Strasznie płakała. Nie rozumiem. Umieszczacie swoje dzieci w bąblach? W komorach ochronnych. To etap pomiędzy korzystaniem z układu odpornościowego matki i otrzymaniem własnego kombinezonu. W bąblu rodzice mogą bezpiecznie zabrać dziecko ze sterylnego pomieszczenia. Kombinezony zakładamy dopiero w wieku dojrzewania. Otrzymanie pierwszego kombinezonu to uroczysta chwila, jak osiągnięcie pełnoletności. Niewiele słyszę o udziale Rela w życiu Talii. Trudno to wyjaśnić. Nie powinnam. Nie szkodzi, ciociu Szalo. Pomiędzy członkami załogi nie ma tajemnic. Chyba opowiadałam już Shepardowi o moim ojcu. Skoro tak mówisz, Rel był pochłonięty sprawami Quarian. Na rodzinę pozostawało mu niewiele czasu. Chciał dać Tali i jej matce ojczystą planetę. Albo przynajmniej silną flotę. W ten sposób okazywał miłość. Jakie dowody mogą przekonać admirałów? Tali, przyznałaś się, że wysyłałaś ojcu części getów potrzebne mu do pracy. Owszem, ale nic, co mogłoby samo wrócić do życia. Byłam bardzo ostrożna. Więc znajdź dokumentację transportów i eksperymentów. Jakiś dowód twojej ostrożności. Coś, co potwierdzi, że to wszystko potworny wypadek, którego nikt nie mógł przewidzieć. Wśród admirałów toczyły się jakieś kłótnie. Zauważyłeś? Tak, to delikatna sprawa ze względu na obecność getów. Rada Admiralicji próbuje zdecydować, czy skupić się na rozwoju kolonii, czy spróbować odzyskać ojczystą planetę. Myślicie o wojnie? Z getami? Ja nie, Tali. Inni? Owszem. Wiem, że wędrowna flota jest potężna, ale nawet wy nie dacie rady getom. Mamy dość błąkania się wśród gwiazd. Chcemy odzyskać nasz świat. Zapłaciliśmy już za swój błąd. Nie wyrażam własnej opinii, tylko przedstawiam sytuację.
Problem z getami nie jest taki prosty, jak myślisz. Nie wszystkie czczą żniwiarzy. Nie sądzę, by to obchodziło pozostałych admirałów. Chcą odzyskać ojczystą planetę i zniszczyć wszystkie gety. Szalo! Nie chcesz, żebyśmy odzyskali ojczyznę? Wątpię, by się nam udało, Tali. Ale moje zdanie może tu nie mieć nic do rzeczy. Musimy iść. Powodzenia na Alarei. Ty, Get, weź się czas na odezwij, tak jakoś wprowadź nas w trudną sytuację. Jeśli ktokolwiek może odzyskać Alarei, będzie to Talizora. Z telewizora. Tali, cieszę się, że admirał Ran pozwoliła ci lecieć na Alarei. Może znajdziesz tam coś, co oczyści cię z zarzutów. Bardziej obchodzi mnie znalezienie ojca, admirale. Powodzenia. Rozwal trochę getów przy okazji. A to kapitan Shepard? Jestem admirał Han Gerel Vasnima. Admirała Corisa zatkało mocniej niż krogański klozet. Cieszę się, że kapitan Tali dobrze sobie radzi na sali sądowej. Chcę tylko pomóc Tali, admirale. Cieszę się, że jest ktoś, kto chce. Admirale, wierzy pan w moją niewinność, prawda? Znam ciebie i twojego ojca. Zbyt wiele włożyliście w tę flotę, by narazić jej bezpieczeństwo na szwank. Poza tym oboje jesteście zbyt mądrzy, by popełnić błędy, które wam zarzucają. Może pan powiedzieć mi coś na temat Alarei? Nic dobrego. Wysłaliśmy w ten cholerny bajzel naszych najlepszych Marines. Tylko garstka wróciła. Eksperymenty Rela obróciły się przeciwko niemu. Statek roi się od getów. Nie oczekujcie, że ktoś tam przeżył. Admirale! Mój ojciec, pański przyjaciel jest na tym statku! Wiem, Tali. Ale gdyby Szala nie zasugerowała, że zgłosisz się na ochotnika, już dawno byśmy zniszczyli Alarei. Takie jest nasze stanowisko. Może mi pan opowiedzieć o innych admirałach? Coś, co pomoże zmienić ich zdanie na temat Tali? Ta, której nie rozpoznałaś, Tali, to admirał Xen. Ona jest niezdecydowana. Bezpieczeństwo floty jest dla niej bardzo ważne. Z drugiej strony, zawsze interesowało ją badanie getów. Mam nadzieję, że dostrzeże pożytek w badaniach Rela. Admirał Corris jest tym samym marudnym siuśmajtkiem, co zawsze. Domyślam się, że nie zgadza się pan z poglądami Corrisa. A może to coś osobistego? Jest przeklętym apologetą getów. Uważa, że przed wiekami nie mieliśmy prawa próbować ich zniszczyć. Chce, żebyśmy znaleźli sobie nową kolonię, zamiast odzyskać ojczyznę. Badania nad getami złoszczą go. U niego nic nie zdziałacie. Od dawna znacie się z ojcem Tali? Służyliśmy razem na statku bojowym Jaska podczas paskudnego ataku Batarian. Byliśmy szczeniakami, kadetami przed pielgrzymką. Z 10-osobowej załogi zginęło 6. Bariery kinetyczne przestały działać. Byliśmy z Relem sami na mostku, a Batarianie właśnie przejęli jeden z transportowców. Uratowaliście transportowiec? Mieliśmy rozkaz utrzymywać pozycję, ale Rel spojrzał na mnie i powiedział: jesteśmy niepełnoletni, nie mogą nas oskarżyć o złamanie szyku. On objął stery, ja zająłem się bronią i odzyskaliśmy ten transportowiec. Jego załoga nazwała nas bohaterami. Dowództwo nazwało nas idiotami. Potem przypięli nam medale i wypchnęli na pielgrzymkę nieco wcześniej niż zwykle. Taki już jest Rel. Mam wrażenie, że to polityczna sprawa. Chodzi o coś więcej niż tylko o to, że Tali przywiozła trochę sprzętu. Zauważył pan? Ojciec Tali nie prowadził testów broni na getach dla zabawy. Szukał czegoś, co da nam przewagę, gdy zaatakujemy gety na pełną skalę. Wiem, że ojciec chciał odzyskać ojczystą planetę. Ale czy naprawdę jesteśmy tego bliscy? Nie wiem, mała. Prawie nam się udało wygrać głosowanie. Musimy dać ludziom nadzieję na zwycięstwo. Mam nadzieję, że Quarianie znajdą sobie nowy dom, admirale. Ale i gracie z ogniem. Jest nam teraz zbyt wygodnie, Shepard. Mamy największą flotę w galaktyce, a latamy sobie bez celu. Ta flota może być nam potrzebna do walki ze żniwiarzami, admirale.
więc musimy znaleźć planetę, na której schronimy naszych cywilów na czas walk. Gety na waszej ojczystej planecie są inne niż te, które pracowały dla Sarena. Są podzielone na różne frakcje. To dobrze. Może zaczną walczyć ze sobą. Zostanie mniej dla nas. Mnie obchodzą tylko te, które odebrały nam ojczyznę. Dziękuję za informację. Trzymaj się, mała. Dziękuję, admirale. To rozumiem była ta przyjemna część rozmów, a tutaj... O, Koris, słyszeliśmy coś o tobie. Potrafisz porwać tłumy, człowieku. Widzę, że wyświadczyłem Tali przysługę, pozbawiając jej przydomku Was Nima. Komandorze Shepard, admirał Zal Koris, Was Quip. Nie pytaj o przydomek. Naprawdę nie sprawia mi to przyjemności, Tali. Ale naraziłeś naszą flotę na wielkie niebezpieczeństwo i hańbę. O, możemy zapytać, tak? Może mi pan coś powiedzieć na temat Alarei? Tylko tyle, że należało pozwolić nam, byśmy go zniszczyli. Gdy znajdziemy dowody na to, co robili tam Tali i jej ojciec, nie będzie szansy przekonać pozostałych admirałów. Nie sprowadzałam aktywnych getów na Alarei, admirale! Wiem, jakie są niebezpieczne. Przywoziłam tylko części. Porwany statek i jego zmasakrowana załoga przeczą twoim słowom, Talizora. Zakładam, że nic się nie stanie, jak zapytamy mimo wszystko nazwę statku. No męczy nas to Quip. Dowodzi pan statkiem o nazwie Quip? O, zaczyna się. Nasz gatunek w trudnych czasach kupował używane statki od innych kultur. A czasami zdarzały się problemy z przerejestrowaniem statku. Mieszkańcy tych statków wdzięcznie i godnie dźwigają brzemię obco brzmiących nazw. Jeśli to panu przeszkadza, może powinien pan znaleźć inny statek? Od czasu do czasu rozważam wniosek o przeniesienie na statek z jakąś szacowną nazwą. Na przykład Defranc czy Iktomi. Ale jestem dumny z Quipa. I nie przejmę się tymi małostkowymi zniewagami. Co dokładnie zarzuca pan członkowi mojej załogi, admirale? Ogromnie szanuję Tali. Jej wkład w walkę z Sarenem jest godzien pochwały. Ale podobnie jak jej ojca, interesuje ją tylko zniszczenie getów. Istot, które stworzyliśmy. Istot, którym wyrządziliśmy krzywdę. Gety wypędziły nas z ojczystej planety! Nic dziwnego. Próbowaliśmy je zabić. Między panem i resztą admirałów doszło do różnicy zdań niezwiązanej z procesem Talii. Zgadza się. Tali, przepraszam, że doszło do tego na twoim procesie. Pozostali admirałowie nalegają na wojnę. Rel Zora prowadził badania nad nową bronią przeciwko getom. Chcą, by flota została zniszczona na niebie naszej ojczystej planety. Zamiast znaleźć nową kolonię i przystosować się. Czy Quarianie mogą współistnieć z getami po wszystkim, co się wydarzyło? Nie wiem. Wszyscy zasługujemy, by się o tym przekonać. To nasze dzieci, Shepard. Robiliśmy sobie nawzajem okropne rzeczy, ale czas z tym skończyć. Obustronnie. Dlatego też nie mogę usankcjonować eksperymentów, w których pomagałaś, Talizora. To musi zostać jasno powiedziane. Rozumiem, admirale. Nie zgadzam się z panem. Ale rozumiem. Legionie, twoim zdaniem gety zgodziłyby się na rozejm z Quarianami? Nie dążyliśmy do konfliktu ze stwórcami. Walczyliśmy, by przedłużyć swoje istnienie. Więc bylibyście otwarci na pokój? Musimy najpierw otrzymać dane świadczące, że współistnienie jest możliwe lub że stwórcy do niego dążą. Gdy stwórcy wierzyli, że zwycięstwo jest możliwe, atakowali przez cały czas. Rozumiem. Trudno opowiadać się za pokojem w tych okolicznościach, co nie znaczy, że nie należy go brać pod uwagę. Musimy ruszać. Do widzenia, Talizora. Niech los ci sprzyja. Pańskie słowa mnie zaskakują. Nie czuję do ciebie nienawiści. Uważam tylko, że twój ojciec nie miał racji, planując wojnę. Legion, chcesz pogadać? Co? O, a nie, to tamten. Jeszcze gdzieś miała być jedna ekipa, bo zakładam, że tutaj... Przynajmniej kapitan Talizora wykazuje się elokwencją, choć to człowiek.
No proszę, aha, elokwencja, to nie tylko elokwencja. Możemy się jeszcze wykazać, jakby ktoś tutaj chciał czy potrzebował naszego wykazywania się. Wetornara. O, jej ojciec kompletnie zwariowali. To ich wina. Shepard, jak się dostałeś na raję? Shepard będzie mi pomagać podczas procesu. Ach tak, słyszałem o tym. Mam nadzieję, że nie zrobiłaś naprawdę tego, o co cię oskarżają. Nie, Vitor. Nigdy nie naraziłabym floty na niebezpieczeństwo. Aha, no tak, więc mogę wam w czymś pomóc? To znaczy, nie sądzę, ale wy pomogliście mnie. Vitor, to pamiętamy go z tej takiej misji ratunkowej, co podobno było to ważne. Tali przydałaby się teraz pomoc. Czy zechciałbyś opowiedzieć admirałom, jak ci pomogła? Nie, to znaczy tak, ale już opowiadałem. Przyszli do mnie, nie chciałem rozmawiać publicznie. Vitor dobrze sobie radzi, ale nie jest jeszcze gotów na publiczne wystąpienie. Rozmawiałem z nimi. Oprócz mnie ten żołnierz, Kaleri-Gar. Opowiedzieliśmy, jak nam pomogłaś. Mam nadzieję, że to pomogło. Na pewno, Vitor. Dziękuję. Pamiętasz coś jeszcze na temat zbieraczy? Cokolwiek? Nic nowego. Przykro mi. Gdy tylko wracam tam pamięcią... Vitor, wracaj. Wszystko w porządku. Przepraszam. Chcę pomóc, ale nie mogę. Nie widziałem nic, a to, co pamiętam... Nie przejmuj się. Znajdziemy tych, którzy to zrobili i zabijemy ich. Dobrze. Dziękuję. Trzymaj się, Vitor. Mało kto zostałby przy zdrowych zmysłach po tym, co przeszedłeś. Wiem. Mnie się nie udało. Ale dziękuję, komandorze. Nie dotarłbym tak daleko bez waszej pomocy. Piękne. Mnie się nie udało. No cóż. Kaleri-Gar i admirał... No to Ksen zostawimy sobie na koniec. Kaleri-Gar. Shepard, Talizora, dobrze was widzieć. Gdyby jeszcze okoliczności były inne. Dowiedzieli się czegoś z naszych odczytów? Ni cholery. Jest tak, jak mówili. Słońce Hestromo nie powinno zachowywać się w ten sposób. Więc teoria ciemnej energii się zgadza. To niepokojące. Nie mam o tym pojęcia. Tak tylko strzelam. Co robisz na pokładzie Rai? Wydawało mi się, że zdałeś już swój raport admiralicji. Chciałem wystąpić w obronie Talizora. Służyłem z nią i uważam, że zasługuje na lepsze traktowanie. Dzięki, Kal. Tylko stwierdzam fakty. Udało ci się coś wskórać w Radzie Admiralicji? Admirał Ran zapytała mnie o opinię na temat getów, bo walczyłem na Hestromie. Ona i admirał Gerel liczą, że zabije pani kilka getów, żeby zjednać tłumy. A potem znajdzie dowody, które oczyszczą panią z zarzutów. Wahali się, ale szczerze mówiąc, nie było innego wyjścia. Zaleciłem wysłanie pani na Alarei. Mam nadzieję, że sobie pani poradzi. Postąpiłeś właściwie. Dziękuję. Mówiłeś, że twoja misja ma coś wspólnego z ciemną energią. Tak jest. Pamiętacie to przeklęte słońce Hestromu? Zakłócało wszystko, promieniowanie poza skalą. Wydaje się, że to słońce się starzeje. Ale tak naprawdę to wcale nie. To ciemna energia. Zmniejsza masę wnętrza gwiazdy, popychając ją przedwcześnie w fazę gazowego olbrzyma. Techniczni się martwią. Uważasz, że to gety są odpowiedzialne za to, co stało się ze Słońcem Hejstromu? Killa, mam nadzieję, że nie. Jeśli są w stanie rozwalić gwiazdę, mamy jeszcze mniejsze szanse w wojnie, niż myślałem. Nie sądzę, żeby to były gety. Potrzeba by ogromnej ilości czasu i środków, by celowo wywołać taki efekt. Na broń to za mało skuteczne. A nawet gety nie zniszczyłyby użytecznego układu gwiezdnego. Poza tym pojawiły się dopiero po nas. Mam nadzieję, że się pani nie myli. Te syntetyczne sukinsyny i tak są paskudne. Co oznacza to nagromadzenie ciemnej energii? Powinniśmy się tym przejmować? Przykro mi, Shepard, nie mam pojęcia, co to znaczy. Wiem tylko, że naukowcy się przejęli. Może to tylko odosobniony, rzadki przypadek. Jeśli jednak ciemna energia może destabilizować materię gwiazd... Pewnie na razie nie ma się czym martwić, ale w tej galaktyce i tak jest kiepsko z zasobami. Nawet bez umierających gwiazd. Czasami uważam, że latanie z flotą bez własnej planety to właściwe rozwiązanie. Co u ciebie, Rigar? Trochę oberwałeś na Hejstromie. Obrażenia fizyczne były nieduże, ale przez tydzień walczyłem z infekcją. I tak łatwo mi poszło. Nie muszę stawiać czoła tym admirałom. Z tak niską odpornością Quarianom nie byłoby łatwo prowadzić wojnę. Mielibyście większe straty przez choroby niż od ran. Na pewno nie możemy sobie pozwolić na frontalny atak. Musimy walczyć mądrze. Najlepiej z orbity. Mamy zapasy antybiotyków. Nie każdy umrze od jednego postrzału. Nie, Shepard ma rację. Widziałaś tylko operacje szturmowe, Tali.
Na froncie nie ma takiego wyrafinowanego sprzętu. Kiedy wróg odetnie dostawy, robi się nieciekawie. Musimy iść. Powodzenia na Alarei. Proszę tam na siebie uważać. Będziemy. No tak widzę, że wszyscy na nas liczą. Chyba wszyscy, jak ty, Ksen? Kalizora, czy jesteś pewna, że powinnaś ze mną rozmawiać w tych okolicznościach? Szukam informacji na temat Alarei. Nie mam zamiaru pani przekupywać na środku placu. Co za wspaniały okaz. To powłoka Geta na standardowej konstrukcji mecha. Czy udało się panu nakłonić Geta do współpracy? Legion współpracuje ze mną z własnej woli. Należy do mojej drużyny. Nawet ma imię. Fascynujące. Ileż mogłabym się dowiedzieć w innych okolicznościach? Ta platforma nie jest dostępna do eksperymentów. Urocze. Cieszę się, że przynajmniej ludzie nie odwrócili się od syntetyków. Ten cały proces to farsa powodowana strachem. Może mi pani coś powiedzieć na temat Alarei? Niewiele. Wykryliśmy kilka prób transmisji, zanim Gety zagłuszyły systemy komunikacji. Biorąc pod uwagę poziom zbiorowej inteligencji potrzebny do przejęcia statku, można się spodziewać od 10 do 50 sztuk. Więc to nie ma nic wspólnego ze mną. Wysyłałam tylko części i kawałki. Na pewno nie dałoby się złożyć z nich tylu getów. Pani poglądy na temat syntetyków są niepopularne. Owszem. Przynajmniej w Radzie Admiralicji. Han Gerel widzi w nich wroga, którego trzeba zniszczyć. Zal Koris wolałby uciec i ukryć się na nowej planecie. Shalaran jeszcze nie zdecydowała. Myślałam, że Rel jest zagorzałym sojusznikiem Hana. Ale jeśli prowadził eksperymenty na aktywnych getach, to może mamy ze sobą coś wspólnego. Jeśli nie znajdziemy żywego Rela na Alarei, co się pani zdaniem stanie? Równowaga sił zostanie zachwiana. Han straci jeden głos na rzecz swojej głupiej i niszczycielskiej wojny. To sprzyjałoby pokojowi, bo Shalaran nie zaryzykuje głową. Ale jeśli admirał, który zastąpi Rela, zgodzi się ze mną, może się zrobić gorąco. Popiera pani eksperymenty na żywych organizmach? Eksperymentując na getach, Rel nie powinien odczuwać większej winy niż ja, gdy w dzieciństwie operowałam zabawki. Fakt, że w dzieciństwie operowała pani zabawki, wiele o pani mówi. Statek podróżuje szybciej niż ja. Po odpowiednim zaprogramowaniu może wybierać cele, a nawet bronić się w razie ataku. Ale jest tylko maszyną. Został zbudowany wyłącznie po to, by służyć swemu panu. Może też zostać rozebrany, jeśli jego pan sobie tego zażyczy. Skoro tak... Jeśli nie interesuje pani proces, czemu się pani z niego nie wycofa? Mam pozwolić, żeby narwany Han Gerel i tchórzliwy Zal Koris wyznaczali nasz kurs? Nic z tego. Zbyt ważny jest ogólny cel kryjący się za tym procesem. Talizora gra w nim drugorzędną rolę. Bez urazy. Więc co jest prawdziwym celem tego procesu, pani admirał? Określenie. Czy Quarianie powinni bać się wcześniejszych błędów? Czy odzyskać chwałę, wykorzystując naszą naturalną więź ze sztuczną inteligencją? Więc obchodzi panią tylko to, że Rel mógł dowiedzieć się czegoś wartościowego na temat getów. Zgadza się. Jeśli się dowiedział, to nawet ten wypadek może mieć dla nas wartość. Chce pani stworzyć nową SI? Nie, Talizora. Chcę, by gety wróciły pod kontrolę ich prawowitych panów, Quarian. Zmiany zachowania getów wywołane hakowaniem trwają tylko do czasu przywrócenia kopii oprogramowania z archiwum. Uważamy ten plan za nierozsądny, stwórco, admirale. Choć raz się zgadzamy, Legionie. Przekonamy się, cudowna maszyno. Przekonamy się. Dziękuję za informację. Miło mi było pana poznać, Shepard. No, Legion, chyba leci na ciebie, No tu raczej dowiedzieliśmy się już wszystkiego od wszystkich. Kapitan wpuścił Geta na statek. Złożę skargę. O tak. Zobaczmy jeszcze, czy sam kapitan ma coś do powiedzenia, bo my chyba z drugiej strony mieliśmy tam jakieś wyjście, żeby lecieć dalej. Nie to, żebyśmy uciekali z misji. Lojalność wobec floty to nie tylko zabijanie Getów. Talizora jest niewinna. A tekst pokazywał co innego. Czy admirałom potrzebny jeszcze jakiś dowód? Aha.
Czyli jest winna. Może jakbyśmy nie mieli Geta, to byłaby niewinna. Kapitanie, można pogadać? Mój ojciec nie żyje? Albo jest uwięziony na Alarei? Pozbawiono mnie przy domku? Jak pan mógł to przede mną zataić, kapitanie? Przykro mi, Tali. To rozkaz samej admirał Raan. Nie mogłem pisnąć ani słowa. Chciała, żebyś poleciała na Alarei. Powiedziała, że Rada Admiralicji musi zobaczyć twoją reakcję. Przykro mi. Daj znać, jeśli będę mógł ci jakoś pomóc. Kto decyduje o kursie wędrownej floty? To bardziej złożone pytanie, niż może się wydawać. Konklawę głosuje, gdzie lecimy, ale to Admiralicja wybiera bezpieczny kurs. Trzeba ominąć piratów, uzupełnić zapasy i tak dalej. Pan nie bierze w tym udziału. Raja ma swojego przedstawiciela w konklawę, jak każdy statek. A ja osobiście nie mam wpływu na nic, co dzieje się poza kadłubem mojego statku. Jeśli mojej załodze nie spodoba się rozwój sytuacji, możemy w każdej chwili opuścić flotę. Oczywiście, Raja wytwarza 1/3 żywności floty, więc starają się nas uszczęśliwiać. Czemu flota tu przyleciała? Binarny układ błękitnych olbrzymów to niezbyt gościnne miejsce. Chyba, że się szuka planety do lądowania. Wiele podróżujemy na duże odległości. Większość floty jest tu po to, by doładować akumulatory za pomocą ogniw słonecznych. Prowadzimy wydobycie lodu na Czerwonym Karle 6 lat świetlnych stąd. Przywożą lód tutaj, a my go roztapiamy na wodę, albo rozkładamy na deuter, wodór i tlen. Czemu naszego statku pilnują straże? Bo pańska załoga należy do Cerberusa? Formalnie jest objęty kwarantanną. Każdy przypadkowy kontakt pomiędzy statkami może spowodować utratę zdrowia lub życia naszej załogi. Porozmawiamy później, kapitanie. Ale to zabrzmiało. I co? Rozumiem, że przejść na Normandię czy coś, chociaż no chwilowo jest kwarantannie. Nie spodziewałam się, że człowiek będzie takim dobrym mówcą. Mamy jeszcze wiele innych fajnych cech. Zdecyduj się, kolego. No dobra, to mamy wszystko, żeby zobaczyć, co tam na zapleczu słychać. Czy da radę tam gdzieś dolecieć? Przynajmniej kapitan Talizora wykazuje się elokwencją, choć to człowiek. Ale nas tu chwalą. Legion, ale ty też masz jedną fankę, widziałeś? Widziałeś? Moglibyście się dogadać, pogadać. Nie wiem, jak bardzo chciałaby zajrzeć tam w te śrubki, śrubeczki twoje i systemy. Na pewno nie było żadnych badań za naszymi plecami, bo to... Talizora i jej ojciec kompletnie zwariowali. To ich wina. Tu moglibyśmy się dowiedzieć wielu fajnych rzeczy. Tutaj czysto. Nie spodziewałam się, że człowiek będzie takim dobrym mówcą. Czy to naprawdę Get? Talizora? Strażnicy przy stanowisku dokowania mówili... Nie przejmuj się, jest pod naszą kontrolą. Jeśli szczęście dopisze, pomoże nam odzyskać Alarei. Skoro tak mówisz, z rozkazu admirał Ran przygotowaliśmy prom dla ciebie i kapitana Sheparda was Normandii. Możesz nam powiedzieć, co nas czeka na Alarei? Niestety niewiele wiem. Z pierwszego ataku wróciła tylko garstka Marines. Ale mówili, że getów było tam całym rowie. Więcej niż powinno być. Wcale ich tam nie powinno być. No tak, to znaczy oni się boją, że gety same się budują albo naprawiają z materiałów na Alarei. Ruszajmy na Alarei. Oczywiście, otworzę prom. Powodzenia w walce z getami, Talizora. Kila Selai. Kila Selai. No dobrze, ale na statek tutaj. O, jakie efekty. Awatar. Na statek ruszymy. Już w kolejnym odcinku, przypuszczam, że oprócz statku, no to czeka nas jeszcze dokończenie rozprawy, no bo tak naprawdę wszystko się zaczyna. Ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy już wkrótce. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej.